Elu, co ty tam jeszcze robisz? Pakuję kanapki. O której mieli przyjechać? Jerzy mówił, że o 10, ale wiesz, jak to jest. On jeszcze kogoś zabiera. Mogliby się pośpieszyć, bo jeszcze dopadnie mnie ten namolny typ. Pan Zygmunt, Moniko, no. Pan Zygmunt. On, on. Myślę, że go trochę demonizujesz. Ja demonizuję. Po prostu nie cierpię takich ludzi. Wyrzucisz drzwiami, to wyjdzie oknem. Obrazisz, to podziękuję ci za wnikliwe uwagi. O, i założę się, że to on. Może to Jerzy. Chociaż ja na Jerzego to trochę za wcześnie. Dorotka! Witaj przy święcie. A już myślałam, że zrezygnowałaś z tych egzaminów. Zrezygnowałam? Niemożliwe. Matka przełożona by mi tego nie wybaczyła. Ja sobie zresztą też. W przyszłym tygodniu mam egzaminy. Przyjechałam posiedzieć trochę w bibliotece uczelnianej, po wszystko powtórzyć, no i nacieszyć się wami. Zobacz, kto u nas jest. Monika, witaj. Witaj, Dorotko. A co się stało? Długo by opowiadać. Z własnej głupoty znalazłam się w tym położeniu. Bez pomocy innych byłoby trudno.